Mam Miltona na to. Dobra, z małymi problemami, okay. Ale jesteśmy. Druga mapa, dobra. Real LG Milton. Dobra. Power up. Ja się spodziewałem. Nie ma. Pierwsza minuta. Bronie po stronie Miltonowej. Ład PPS. Idzie do czerwonej. Rakiet zabity, granatnik zostawiony. Będzie czerwony, dobra. Granatnik. Zgarnął go BPS. Ładnie. Rakiet niepotrzebny. Milton ma dużo. Jest w SNG Mega. Ciężko go będzie upolować. Musiałby być teraz solidny tutaj spam boomsticków na Miltona. Sam BPS nie da rady. Ciasny kurczak. Hangtime już jest w czerwonej z LG. Milton jest w czerwonej z LG i z RL-em. Czerwona jest safe. Kloza jest w żółtej z RL-em. O, kloza jest tutaj. Klikamy. Obity. Okej. Okay. Niestety. BPS pójdzie BPS po penta. 8 HP, nie żyje. Nie żyje. Dobra. Ale nie oddał chociaż tyle dobrego. Następny kład wygląda, że będzie po stronie Miltonowej. Tak, hangtime bierze, wziął. Telsy, 63. Nice. Spawać będzie. Powinien być mostek, ale strasznie go obijają. Czeka tu na windy, bo słyszał windy. Tak. Też słyszałem windy. I jest, zobacz, 40 kul, jaki to jest, jakie paczki. Święta już tuż. Teraz tylko czerwoną i... No, jest game over. Ale zobaczcie, może są nie trzy... Game over, ale... No ale dobra, są 3 RL i 3 LG-ki w trzeciej minucie, nie? Zobaczcie statystyki. Jest trzecia minuta, nie minęła trzecia minuta, a chłopy mają 3 RL. I tak naprawdę przynieśli im te bronie, pa, nie? Cztery, bo... czwarty LG było, aha, dobra, zginął. No, wszyscy mają RL LG, nie? Tylko no. Creature nie ma jeszcze broni. Więc będzie bardzo ciężko ich zabić. Wiadomo, że celsów nie będą mieli odpowiednio, ale... On może sobie nie radzić w innych miejscach. Na mapie tak super, ale tam... Ale kłada? Oj, dobra. No, spalony kład. Kład spalony. No właśnie. I kolejny już będzie na pewno i... Nie powinno się zdarzyć na 3 RL-ach, kurde, jak masz 3 RL-a, no. Jest loczek, panowie. Żółta pod kontrolą. Red pod kontrolą. Jest Link pod kontrolą, nie? No, wszystko jest tak. No tak, to jest z 3 RL-ami. Loka zakładasz, co tu robić innego. Jak zostawił mu apteczkę po pleckach. Dobrze, no LG w wodzie ma goblin, nie? Szansą jest, że to albo wyniesie, albo discharge jakiś parszywy. Ten tutaj, tu twój był. Tu Hangtime był. Milton idzie po... Omegaska idzie, tak, ale Hangtime ma, widział. Rakiet trzyma żółtą i to jest też kłopot. Ciężko mi będzie wyjść. Kusi się na czerwoną, nie no, zdąży nakłada. Tak, zaczyna się pływanie, wiesz, 8 HP, nie? Ależ to był fartowy, mógł wziąć tego kłada, no, brakło. Dobra. Się nie odsunął, to był wziął tego kłada. Jest pod naciskiem. Widny ma. Pomoc od BPS-a, dobrze. Kład musi odpuścić, rakiet jest w żółtej. Dobra, odpala ma już panika, bo ma RL-ka. Zobaczymy, czy wyniesie. Jest przypakowany, spoko, jest w wodzie. Ma sporo stachów. Na healu. Kład jeszcze nie wie, ale idzie kład do niego. Uciekaj! Tak, już info na pewno poszło. No dobra, idzie dole. Ale no dobra, dużo nie ma. Wyjdzie? Nie, ale już. Uciekł. Nie, dostał. Musi uciekać. Na heala. Nie tędy droga, no. Wsparcia nie miał, za bardzo. Ze dwa, trzy boomy by wszyscy wycisnęli czerwoną. Znowu do reda wraca, odpalam. Uciekł do SNG, okay. Niezauważony. Dobra. Zauważony. Teraz musiałby zniknąć. Aha, pęd, dobra. Oczka. Milton. Teraz Milton na Klozego. A już Klozego nie żyje. Dobra. Tak, to bit. Poszedł do Yellow, uciekł do Yellow, nie, ale to... Zabija Rela. Zabija granatnik. Zostało mu tylko LG. 3, 2, 1. Jest. Jeszcze ma timing teraz na LG następne. Nie no, pojawiają się sami. Się zagnieździ. No. Sami się pojawiają, człowiek. No loczek, nie? Pełny loczek od kurczę, nie wiem, trzeciej minuty czy coś. Nie? No, czy tam czwartej. No. Tylko zostawić siedzonko, wędkę wrzucić i czekać. Tak. O, ale dostał ładną rakietę. Ładnego teraz. BPS mu sprzedał, ładnie.
Patrz, widziałeś to? Zaciekany. Bardzo ładnie. Teraz LG powinni wyjąć. No i teraz Milton będzie musiał próbować zdobyć jego. Dobra, LG ma close tak, w wodzie. BP jest ma RL-a, RL-a z żółtą. No, z żółtą, no. Dwóch na buzi jakiś ten. Dobrze, jakby bo my kład... powinny cisnąć tego kłada, nie? Ale muszą mieć info, gdzie jest kład, dokładnie, nie? To tak nie może być, że zaraz wejdzie ktoś mu na twarz. No tak jak tutaj, nie? Wiesz. Za moment nie żyjesz. Kloze nie żyje. Kloze nie żyje. Jest na healu, w wodzie. O, ale Rela ma. Ma, ma. Nie wiem, skąd on to wziął. A, pies mu dał. Dropnął. No nie, wziął z tego, zespawnował się. No właśnie, nie było info, gdzie jest, kurczę, kład, nie? Bo boomy go nie cisną, to on nikt mu nie mówi, nie? Po prostu, kurczę, zaczyna się chaos, nie? I pływanko. No mieli szansę, ale chyba ją zmarnowali, kurczę. Goblin niby ma 200, ale już jest na liftach, obija... No dobra, jeszcze zabiję. Miał LG-ka. O! Ale RL-a... Rakiet nie chce walczyć. Nie. No po co on teraz kład jest ważny, nie? Ja wiedzą, że tam... A nie, już nie ma tego RL-a, już go pocisnęli. Nie wydaje mi się, żeby był duży nacisk na kurczę, no, właśnie tego info nie ma chyba u Klozego, tak jak on mówił coś, że nie zawsze jest teraz u nich jak grają. Po prostu kurde, wszyscy grają tak, o wiesz, indywidualnie i... Tak, tak, no to jak wiesz, no masz 4 gwiazdy w teamie czy 3, no to... No tak, jest, i no. Trochę, i wiadomo, i mix, no ale kurczę, no. Powinni wyjść od tego, że dobra, zaczynamy grać zwykłe TP i mówimy wszystko, nie? Ale też mówił, tak, że no... mało ćwiczą bardzo, nie? Drużyny czy zespoły... Quake Wardzie nie różnią się niczym innych od innych zespołów, nie? Musi być jakiś lider, nie? Jakiś tak. Koleg. No link to nam pisze codziennie, człowieku, na prywatnych wiadomościach. Prac tutaj, człowieku. A, Link to tak. Wiesz, no, i cały czas analiza. No, ale fajnie, no bo on jest tym... Ale nie dobrze nie grać, wysyła no. SMS-ów, tylko pager, nie? Tak, od razu. Robi kole no. Cały czas. Żółta, wszyscy żółta. No właśnie, no. O to chodzi, nie? No to tak jak Kloze mówi, że BPS to tak nie lubi ciągnąć tego. Pewnie u nich to Carapace robił w tym SD. Czy coś, a zresztą oni tak zgrani, że pewnie z automatu jadą, nie? Każdy wie, co ma robić, nie? Też inaczej. A Milton dobrze robi kole, nie? Dokładnie, no. Kieruje całą grę, feeling. Nie? Straszny feeling ma map, timerów, taktyk, no. Jemu tylko jeszcze dodatkowe, to wiesz, info z drugiego końca mapy jest potrzebne, typu timing czegoś i tak dalej, gdzie jest RL i... Lokacja kłada. Teraz BPS i go wyjaśnił, nie? Wyjaśnił, no. Patrz, widziałeś to? Rumakował. You were good, kid, real good. But as long as I'm around, you'll always be second best, see? Kłodę na pęcie. Nic nie ma za bardzo życia. Dobra, wziął Megasa. LG-ka ma, no. Jedzie liftami, nie? Ciekawe, czy go usłyszą z gardą. Nie. Chyba no, nie. Będzie walczył z kimś. Jest już defendzie. Oj, się stoi. Chyba hardware szwankuje. Hardware szwankuje. No, drukarkę przywalił. Kończyłem. Zabił statek portowy. Miltona zabił. Szachotul postawił na biurku. Teraz będzie polowanie na Klozego. No, zabili. Ci idzie. A dobra. Mimo to rakiet poluje. No i został tylko BPS LG. O, pączek. Trzy rakiety. Tym z pączkiem. No i zobacz, 200. No, jest pod kontrolą niestety. Oj. To był nie fart. No. Nie mają tego info, gdzie jest dokładnie kład, nie? No i z dwóch stron ich zachodzi. Jeden idzie od tak. SMG, drugi idzie od Reda i nawet nie masz gdzie uciec, nie? O, no, teraz po, się nudzi. Popęta. Co? O, przegrał. O, jak zjebał. Teraz... Ale Koblink, który... Dylematy, teraz... czy skaka, czy napęta z 20 HP i nie dolecieć, czy uratować RL-a i przeżyć, nie? No. Nie, no to było mega dziwne. Myślę, że jakby miał więcej życia, to pewnie skakał, a tak pewnie nie doleciał na dół, nie? Oj, ładnie pilnują. Czyli rani mu pokłada? Jest już SMG dalej jest Goblin, więc okej. Okay. O, ładnie hangtime przed Poreda. Tak, już się rozgrzał. No, jest atencjusz. Goblin jest cały czas w SMG. W tunelu. Tam. Goblin nie widział gościa przed sobą?
To dziwne, dobra. Bo strzelał do góry, nie widział gościa przed sobą. Widział. Ale rakietkę ma. O, no już do. Mają. O, dobrze. O, ładnie go. Teraz Milton go naciska. Tak. Zobacz, jak się skrada. Ale dwie rakiety ma. Paczka leży. Ostatnia rakieta mu została. Nie wiem, czy on to ogarnął. Ciekawe, czy wiedzą, że tam jest paczka z RL-em. Na pewnie nie. Goblin żyje cały czas. Tak, tak, goblin żyje. Jego przeciwnik to. Założył, że goblin ją wziął. Jeśli można nazwać 18 HP życiem. Dobra, fajnie. No jest to oglądanie, wam powiem, Predatora, nie? To generalnie tu, no tu jest, tu są... No ale chłopaki, równo nie? Jest w Miltonowym teamie, nie ma tak, że Milton, wiesz, tak, 150, nie? Tak, więc tak, jest okej. Okay. Tak. Grają normalnie TP. Ale podejrzewam, że tylko dlatego, że jest duża mapa po prostu, nie? Tak, tak. Się bo rozkłada zaraz, wtedy. Bo zaraz na DM2 zobaczymy, co się będzie działo, nie? No właśnie. Tej mapy nie lubi hang time, ale Boże, raketa to home map, creature jest wszędzie dobry, dobry to mało powiedziane. Milton tak samo, no mówię, to jest taki team, kurde, nie wiem jak mogą mu zostawić takiego creature'a, nie? Naprawdę. Nie wiem, no, to jest drafty, jaja, nie? No to drafty, tak. No z tym creature'em to był jakiś scam trochę. No, zada, scam, ej, scam. Kurde. Nawet jak nie jest jakiś rozegrany czy coś, to wiesz, sam do siebie. Jakbym miał dwóch obstawić, to bym właśnie ich połączył, nie? No. Żeby Dream Teama zrobić. Tak naprawdę masz dwóch kapitanów w jednej drużynie, nie? Tak. I oni, im to nie wiesz, że masz najlepszego kapitana, to jeszcze masz dodatkowego kapitana. Im to trzeba, ten, im to trzeba zaproponować, żeby Milton na przykład wziął tylko z Div 2. Robić. No, albo nie, żeby z Div 2 wybierał. Wszyscy robią po pierwszym swoim piku każdy kto chce, a z tych co zostali wybierają mu ten. Pozostali, dobre kapitanowie, nie? To tak nie może być. Albo wystarczy w sumie samota mu dać. O, można sabotaż zrobić. Albo przynajmniej mądre piki robić. I samota mu dać z automatu. Dlaczego by go chciał, kurde, trzeba by go prosić, żeby samota jest. No jeszcze by zrobił z samota ludzi, więc wiesz. No jakby dostał ze 3 rakiety z Nikon, to na pewno. Wszystko byśmy musieli sobie wytłumaczyć. I jakby później posłuchał wywiadu, że nie było z kim grać, no to... Nie wiem, słyszałeś ten wywiad? Tak, słyszałem. Nie było z kim grać. Nie było z kim. Ludzie się pocieliby, żeby z Paradoksem jedną mapę zagrać czegoś, to nie ma, nie było z kim grać. Po prostu wyławia ich, nie? Tak, nie no. Właśnie dobrą informację ma, nie? Plus wie, kiedy broń się pojawiają i od razu się pyta, gdzie idzie ten, nie? Ktokolwiek. Info idzie. Nie no i każdy tam pilnuje, zaś. Ten Yellow mu cały czas pilnuje, drugi cały, dwóch z SNG siedzi cały czas. 80 celsów. Ten tu Yellow cały czas zabija. Redzik no jest pilnowany. Także wszystko jest SNG, Red, pod Yellow, kontrolą. Wszystko jest pod kontrolą. No gdzieś od czwartej minuty jest tak stabilnie, trzecia, czwarta minuta. Może być Discharge, ale nikt nie ma. No właśnie. Bez Malgi. A na pęcie siedzi, na pęcie siedzi. Czeka już na pęta? Megasa tam będzie. No możliwe. Ja szamot na liftach już od 30 sekund. No bo ale co tutaj zrobisz, nie? No. 200 franków specy jesteś. Możesz się herbatę napić, podrapać. To trochę Efi uratujesz, no i może dobra, pęka. Dobra, na jest Andech z RL-em. A, on ma z RL-em. Dwa LG-ki mają. Dwa LG-ki już na pęcie. No, no to pęt jest, musi być ich. Ktoś tu zginie na pewno. Raket pat już. Ale pęt, no Goblin też już zginął. No już zginęli na pęcie. Andech tylko jest. Myślą pewnie, że nie ma nikogo, ale wiedzą. Zobacz jakie info, wiedzą, że na liściach siedzi. Nie doleci nawet. Info idzie dokładne. No ale zobacz, dwa LG-ki mieli RL-a i nie wzięli pęta, nie? I siedzieli jeszcze na pęcie. No bo ci wpada taki 200, no to co zrobisz? Nawet go zaczniesz spadać, nie? Jeden z drugim. To on i tak łupnie rakietę, zanim kolega z drugą. I was już nie ma, no to 100-100. Nie celuje w ziemię, wali, żeby go zabić z pętem i składem. Tak, to się będzie szczypał. O, Rydzika mu zjadł elegancko. Też potrzebował. Pewnie. Widział co tam ma.
Hank to jest strażnik. Nie chcę stracić tego RL-a. Jakiś tam biedny Andych ma Belgika, nie? 10 życia w ogóle, nie? Nie wiem, czy on to żyje. No tu będzie dużo. 4 minuty jest 270 fragów. No Milton znowu Kła... do setki się zbliża, Hank Time też. W składach jest 11 do 4. 12. No dobra, no mieli 4 kłady, nie? A mieli pęta? Nie, nie mieli, nie? Mhm. Nie, 3 pęty. 3 pęty Miltonów. Ale mieli tylko 6 czerwonych, a tu masz 34. Czy mieli kontrola, nie? 8 żółtych, a tu jest 34 żółte. No, tak jak mówiliśmy, jak już 2 RL-e mieli, zaraz poszedł jeden do żółtej. Tak, jak tak. Mieli 3, to już pełny lock był. Tak, to już pełny, koniec. No taki jak na M3, nie? I kurczę, każdą żółtą, każdą czerwoną wyjmowali. I... O, Airman, Airmanik ma ten. RL-a? Walczą wielą, walczą. Dobra, wielą. Ma też żółtą, więc jest okej. Okay. Ale uciekł, uciekł. Na bridge, tylko potrzebuje pomocy, nie? Uciekł, uciekł, idzie do Reda, będziesz szedł do Reda. No nie wiem, czy to dobry pomysł. Może lepiej do Reda, bo po co walczyć w żółtej z Miltonem, jak lepiej walczyć w Redzie z kimś. Do PS-a. Idzie do Reda. No. Mają Reda, mają Reda! Kurkę są tam. Bardzo ładnie, i teraz siedzieć. No tylko, że teraz płat i pójdą od razu. Nie, BP jest no, ukradzione, elegancko. Tak, no i Kloze musi nie wychodzić z tego, wyszedł. Zabił. Nie, zabił Miltona. Zginął. Ale stracili RL-a jedynego, którego dobry w wodzie, dobra, nie wyszedł. Raket jest RL-em tylko. Żółte tak. Jest. RL już jest. Pojawił się RL. BPS ma. Super. Okej. Okay. Oj, teraz wyjdzie to. Wszędzie piranie zaraz będą pływały. Okej. Dobra. O kurwa! Środku, idź do Reda, pomóż. Patrz, gdzieś to? Idziesz. Na plecach na mięso. Kolejny. Raket. Dobrze. Zabili! Jeszcze drobną pakę. Brawo, chłopaki. Brać to. Dobra, Goblin ma. BPS musi trochę poradzić. Wiadomo, że już koniec, ale... Trochę kontroli się przyda na koniec. No, to im może podnieść morale przez ostatnią mapę. Na pewno. Red się pojawi za 5 sekund i idź BP. Taki raid do samego końca był mocno demotywujący, a to udało się, nie? No, nie ma, po tamtej stronie nie ma żadnego RL-a, panowie. Jest tylko LG. I siedzi w wodzie z tym LG-kiem. Zginął, dobra. Nie mają nic. Parę fragów mogą pozdobywać, spoko. BPS ich musi iść po ten, po Reda. 5 sekund do Reda, idź po tego Reda. Dobra, idzie po Reda. 2 sekundy. Wow. Oj. Ale paczki nie dał, dobra, ale paczki nie dał. Nie dał, on się zaskoczy, nawet nie zdążył strzelić. O, jest. Znowu Milton doing Milton things. Jakieś dziwne zawijaczki na oknie. No, sprawdzę tak, czy jest ten. Megas. Czy warto skakać na dół, czy nie? Dobra. Wychyla się tylko, no, żeby tak. O, Endek ma... I to też mi się podoba, jak on się tak wynurza na milimetrku tak, przez tej tak, wody. No. No i ubity ten kładzik. Dobra, no poprawili sobie trochę statystyki. 6 kładów. Tak, no. Czy siak na DM3 to rejpik straszny, nie? No, 321 do 100. 21 do 97. Dobrze, Kloze najmniej śmierci w swojej drużynie. Widać, że DM3 jego home map. Raket zginął 15 razy, nie? Tylko. Trochę mało. Najlepsze. Teraz 16. 16 razy na ten. Jeszcze PPS na końcu. Kilka fragów zdobył. Tak. Dobra, zobaczmy statystyki. Druga mapa. Dobra, efficient. Frag stick 53. No, też mi tam. 9 rally, no to normalnie. No, ile? Kloze 30. Bardzo dużo rally zabił. 9. Bardzo ładnie. Mhm. A nie, LG. Dobra, czekamy na trzecią mapę.